Dzień dobry, obronowa radca prawny zawodu. W istocie to działasz społecznie od wielu lat. Temat prawa, wolność postaram się zarysować w dwóch punktach Państwu. Najpierw poruszę kilka kwestii troszkę natury filozoficznej i praktycznej, a potem przejdziemy do tego, co powinno nam przyświecać coraz bardziej, czyli do konkretu i do praktycznego odkręcania kłamstwa naszej rzeczywistości. Szanowni Państwo, prawo i wolność to są rzeczy, które wzajemnie nie do końca są ze sobą harmonijne. Jak mamy jakieś prawo, to z tą wolnością zaczyna być coraz gorzej. Dużo tutaj mieliśmy wcześniej prelekcji dotyczących stylu życia, świadomości o życiu. Żyjemy z całą pewnością w epoce zorientowanej bardzo materialistycznie. Mamy bardzo mocno świadomość wyrzuconą, koncentrujemy się na tym, co jest na zewnątrz. Siłą rzeczy, przy takim nastawieniu do rzeczywistości można powiedzieć, że jest nas za dużo, że nie jesteśmy w stanie się wszyscy zaspokoić tych wszystkich swoich żądz, oczekiwań. Stąd cała masa konfliktów, sporów. I wtedy przychodzi właśnie pomysł, uregulujmy to w jakikolwiek sposób. Stwórzmy system, stwórzmy prawo, no i to automatycznie uderzamy w tą ideę wolności. No dzisiaj się dowiedziałem, że rano w hotelu włączyłem TVN24, to bardzo wiarygodna stacja, jak na pani redaktor Diana Rudnika przejęto stwierdziła, a propos ludzi niezaszczepionych, że człowiek nie jest sam, rzeczywiście musi uważać na innych. Tak do mnie dotarło, że dziennikarze TVN naprawdę wchodzą mi bardzo mocno w moją przestrzeń życiową. No tak się składa, że nie tylko oni. Wszyscy sobie wzajemnie wchodzimy w tą przestrzeń na różnych poziomach. I też jesteście zaproszeni dla wielu ludzi interesów. W ich wolność uderza się, jak Vigo i Giuliani. To niestety. Niestety tak to wygląda, słuchajcie. I żyjemy dzisiaj w świecie rzeczy absurdalnych, które przecież nie można, wszystko jest możliwe. Już jak ktoś powie, że jutro UFO wyląduje, to już nie wiem, rzeczywiście, może tak się zdarzyć, nie? Kto by pomyślał parę lat temu, że będziemy z taką COVID-paranoją mieć do czynienia. Jako prawnik jestem w kompletnym szoku. Dotarło do mnie po prostu, jak głęboka jest etyczna zapaść środowiska prawniczego. W Polsce, nie jak w innych krajach. W Polsce to wygląda po prostu fatalnie. Jestem ja i kilku prawników ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności. Jesteśmy jedynymi prawnikami, którzy głośno podnieśli problem funkcjonowania eksperymentu medycznego, który jest w polskim prawie wyraźnie zdefiniowany. Ma narzucone określone rygory prawne, w których absolutnie no nie mieści się formuła tak zwanych szczepień na COVID-19, a jednak nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Znaczy w jednym z pism samorządów prawniczych był taki artykuł na ten temat, pół strony wstępu to była krytyka antyszczepionkowców jako takich. To była myśl prawnicza. Z taką myślą prawniczą mamy dzisiaj do czynienia. No właśnie, ale wróćmy jeszcze do tej wolności. Kilku kwestii, które są tutaj poruszane. Do dziurka piękny referat. Bardzo modne jest dzisiaj w środowisku systemowym taka tęsknota za prawem naturalnym. Nie do końca wiadomo jakim, ale można powiedzieć intuicyjnie, wszyscy wiemy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, mamy swoją godność, która jest deptana, naruszana w sposób oczywisty, nie potrzebujemy tego specjalnie weryfikować. To nie chodzi nawet o czysto kwestie podatku, ale chodzi o kwestie właśnie chociażby podlegania procedurom medycznym. No, ale problem polega na tym, że prawo naturalne jest dedykowane ludziom świadomym, a globalnie świadomość jest niska. Tutaj był piękny referat pana profesora o produkcji, o kosztach ekologicznych produkcji zwierzęcych, przemysłu zwierzęcych, przemysłu mięsnego, tak to nazwijmy. Cóż, dla mnie temat znany od dawna, między innymi z tego powodu 13 godzin mięsa. No ale właśnie, wiemy o tym wszyscy, że jest taki wielki koszt ekonomiczny, ekologiczny tego przemysłu, a jednak
jemy mięso jako społeczność globalna, jemy je, konsumujemy w ilościach absolutnie wielkich. Dlaczego tego nie zmienimy? No i właśnie Klaus Schwab też to wie. Że mięsa, jak ma być 7 miliardów ludzi, nawet 5, nawet 3 i mają jeść co drugi dzień dwa kotlety na obiad, to ta ekologia tego nie wytrzyma tej planety. No i cóż, no a pomysł, jak to zrobić? No jego pomysł kontra nasz pomysł. No właśnie. Ale po naszej stronie musi być świadomość. Uświadomienie sobie pewnych rzeczy, które nas może bolą, może nas dziwią, ale potem muszą za tym iść konkretne działania. Najpierw świadectwo indywidualne, potem działalność zbiorowości. I wracając do prawa naturalnego, które samo w sobie generalnie sprowadza się do tego, że nie może być zbyt kazuistyczne, bo przecież elementy prawa naturalnego mamy w polskiej konstytucji w artykule 30, gdzie się podnosi, że godność człowieka jest jego wartością, która jest mu przyrodzona sama w sobie, nie trzeba tego pisać. No ale właśnie, jeżeli mamy niską świadomość, tą realną, która się nie uwidacznia w projektach, w których funkcjonujemy, w tworzeniu systemu, w naszej po prostu relacjach społecznych, wtedy musimy mieć dużo regulacji, wtedy różne grupy interesy zaczynają tym brylować i ustawiać ten system pod siebie, tak jest w istocie. Że wbrew temu, co człowiek mówi o większości, nie rządzi większość, to wszyscy wiemy. Rządzi mniejszość, która ma zdecydowanie więcej zasobów materialnych. I skrawki wiedzy duchowej, która pozwala im tymi zasobami zarządzać tak, że trudno nam się temu przeciwstawić. Te echa wiedzy duchowej to są NLP, neurolingwistyczne programowanie, to jest wiedza, jak funkcjonuje ludzka psychika, jak funkcjonuje ludzkie myślenie. Tam, gdzie jest myślenie, to jest przecież ta strona duchowa człowieka, myślenie. Oni to wiedzą, co chcą robić, jak tym manipulować. I dlatego, mimo że jest ich tak mało, tak dużo mogą. I to jest być może pesymistyczne, optymistyczne dla nas jest to, że mimo że tyle mogą, tak dużo muszą się męczyć, żeby nam... Mimo że mają tyle zasobów, to jednak potrzebują dużo czasu, dużo energii, żeby nas do tego przyciągnąć, wciągnąć nas tą grę. Jak temu przeciwstawić? Co możemy realnie zrobić? Mi osobiście oczywiście bardzo miło jest, że mam jakąś tam rozpoznawalność, to jest do pewnego stopnia satysfakcjonujące i tego może fajnie podstoszyć. Ale to czego wymagam od siebie i od wszystkich ludzi, z którymi mam jakąś tutaj relację w tych działaniach społecznych, to jest jedna kwestia dawania z siebie na tym poziomie społecznym. Bo od czegoś musimy zacząć. Zanim zaczniemy ten świat odgórnie zmieniać wspaniałymi koncepcjami, ten świat nam daje możliwości wyżycia się w tych realnych działaniach, które mamy na co dzień. I dlatego ta pandemia w pewnym sensie jest dla nas błogosławieństwem. Taki paradoks. Jest błogosławieństwem. W danych misteriach epickich, wszystkich tajemniczonych, uczono w pierwszej kolejności akceptacji tej paradoksu. Żeby w ogóle wchodzić w świat duchowy, go rozumieć, trzeba było zaakceptować, że paradoks jest częścią absolutnie fundamentalną głębszego rozumienia. I w naszej rzeczywistości tym paradoksem jest to, że musimy tą pandemię po prostu docenić. Wykorzystać szansę, jaką nam daje. Jak powiedziałem Państwu, nie lubię dużo mówić o sobie, bo to jest zawsze pewna pułapka, ale tutaj muszę nawiązać troszkę do swojej historii. Jadwiga Juliana znam około 10 lat. Sam moja historia w tych antysystemowych przygodach jest dość długa i pamiętam, jak byliśmy na skrajnym marginesie. Dzisiaj nie jesteśmy na marginesie, to jest zasługa tej pandemii. Dzisiaj cotygodniowe spotkania 100, 200, 300, 400 osób, demonstracje, na których nie uczestniczy już
50 czy 100 osób potrafi przyjść 20 tysięcy ludzi, to pokazuje, że ludzie się zdecydowanie szybko budzą. I to jest bardzo pozytywny obiekt. Ale tutaj przechodzimy do kolejnego rozdziału. Trochę jak w sporcie. Sport jest taką fajnym doświadczeniem, które nam pokazuje w skali mikro, jak się budować, jak realizować scenę. Musimy przechodzić próby, które są próbami bolesnymi. Pierwszą próbą dla nas, dla ludzi, którzy się obudzili, jest podjęcie konkretnych działań, które zmieniają tą rzeczywistość w środowisku, w którym żyjemy. Jeżeli jesteście Państwo, tutaj jest wielu działaczy wspaniałych, ale musi być nas więcej. Nie potrzebujemy do tego spektakularnych, wielkich eventów. Czasami wystarczy na wiosnę, w której żyjecie, albo na dzielnicy, regularne spotkania w 5-6 osób, w których zadaje się pytania. I to też jest błogosławiony stan, jak wszyscy zdiagnozujecie problem i stwierdzicie, nie wiemy, jak go rozwiązać. To jest też ważne. Bo wtedy się najprawdopodobniej pojawi coś lub ktoś, która pozwoli wam do tego problemu odpowiednio podejść. Sam jestem współzałożycielem 2 stowarzyszeń. We Wrocławiu stowarzyszenia Wilmasz Głos, które z idei ma się zajmować promowaniem rozwiązań o charakterze demokratycznym, tej demokracji prawdziwej, deliberacyjnej, partycypującej, czyli weta inicjatywy ustawodawczej i referendum. Jestem też współzałożycielem 2 stowarzyszenia, jest wyświetlona strona, na chwilkę powiem troszkę więcej w kwestiach właśnie praktycznych, Stowarzyszenia Prawników Wilmasz Głos. Ale jestem, szanowny, przepraszam, Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności. Dziękuję. A moi asystencji, czyli pani mecenas. Ale powiem Państwu taką historię walki Dawida z Goliatem, która troszkę umyka w takiej narracji, bo się nam mówi, z czym mamy do czynienia. Rzeczywiście mamy do czynienia z wielkim potworem. To jest potwór. Demon, możemy go personifikować, nadawać mu energię, ale rzeczywiście może wiele. Jestem do dzisiaj członkiem stowarzyszenia Stop Parkowemu Bezprawiu. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście takie stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie, które podjęło walkę o prawa tak zwanych frankowiczów. W 2015 roku powstało. Ja od 2016 roku do dzisiaj jestem członkiem zarządu tego stowarzyszenia, aczkolwiek przez tą nieszczęsną pandemię od 1,5 roku przestałem się tam mocno angażować. Jest na szczęście 8 innych członków zarządu. Ale, co chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, to stowarzyszenie, mimo że jest naprawdę Dawidem w porównaniu z Goliatem, przez sam fakt, że skupiło wokół siebie grono najpierw kilku tysięcy aktywnych ludzi, potem takich realnych, aktywnych kilkunastu, kilkudziesięciu działaczy w aliansie z prawnikami, z różnymi ludźmi dobrej woli, zwaliło tego Goliata znów. Naprawdę. Ja pamiętam, jak mi wiele osób mówiło w 2016-2017 roku, nie macie szans. System bankowy jest potężny. Jako stowarzyszenie weszliśmy w smutne negocjacje, pertraktacje z Andrzejem Dudą, z kandydatem na prezydenta, który został poparty przez środowiska frankowiczów, który obiecał wprowadzenie ustawy, która miała odfrankowicz te nieszczęsne kredyty. Powiedział to, zostało to nagrane, zostało to spisane, nie ulega wątpliwości, że taką obietnicę złożył. Nie wywiązał się z niej. Nie wywiązał się z niej w sposób absolutnie skandaliczny. Ale samo środowisko działo dalej i nastąpił mały cud. Mały cud. W tak zwanym Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawił się jeden sędzia, który pojawił się, no był już, ale jakby postanowił podkręcić na koniec swojej kariery sędziowskiej, podkręcić tempo w orzekaniu w sprawach sądowych, jeśli chodzi o frankowiczów na poziomie europejskim, a nasze stowarzyszenie razem z prawnikami tego stowarzyszenia, właśnie dzięki tej aktywności, udało się temu stowarzyszeniu poprosić jednego sędziego w sprawie frankowej takie zapytanie,
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożył. I to był ten moment kolaboracji z systemem, który po prostu tym ludziom pomógł. Czyli najpierw musiała być grupa ludzi, działaczy społecznych, do nich oczywiście przykryli się prawnicy. Potem trzeba było działać aktywnie i udało się w tym działaniu znaleźć sędziego. I na koniec z Piotrem ciąg szczęśliwych zdarzeń, przytomny sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który prawa konsumenckie traktuje poważnie. I co się stało? Nie tylko, że podtrzymano tą linię orzeczniczą korzystną dla konsumentów, bo kredyty frankowe to nie tylko polska specyfika, ale zdecydowanie wzmocniono wymowę jakby intelektualną tych orzeczeń. I jak Państwo wiecie, ci z Was, którzy może mają ten problem, od 2 lat tendencja orzekania w sądach w sprawach frankowiczów jest taka, że w zasadzie na 10 spraw 8 jest wygrywanych przez kredytobiorców w dość prosty, szybki sposób. A więc można. Tylko na to się składają określone działania oddolne. I dlatego, jak jesteśmy teraz przy tej nieszczęsnej pandemii, która, tak tutaj rzeczywiście zostało powiedziane, jest doskonałą hybrydą nazizmu i bolszewizmu. Doskonałą, wręcz można powiedzieć, no nikt na to by nie mógł wpaść, że to aż takie jest proste, żeby tak to zrobić. No ale właśnie, jesteśmy nie tylko my Polacy, ale jesteśmy Polacy tutaj wyjątkowo aktywni organizacyjnie. Justyna wymieniła organizacje, nie wymieniła ich wszystkich, bo nie jesteśmy nawet w stanie tych wszystkich organizacji wymienić. Ale jedno jest ważne. Cokolwiek, szanowni Państwo, byście nie robili, musicie działać w zespołach. I teraz, jeżeli zamierzamy się na zmianę tego paradygmatu, że rządzi jakaś dziwna grupa wyselekcjonowanych ludzi w parlamencie, chcemy to zmienić, to mamy w pewnym sensie moralny obowiązek, a to jest po prostu nic innego jak sprawdzian, że najpierw spróbujmy to z naszego poziomu załatwić, wykorzystując te zasoby, jakie mamy. A przez sam fakt, że zebrało się tutaj z Państwa dzisiaj ponad 100 osób, we Wrocławiu mieliśmy ponad 300 osób w piątek na spotkaniu. I tak jest w zasadzie co tydzień w różnych miejscach w kraju. Zastanówmy się, jak możemy ludziom pomagać w bieżących problemach. A jakie są dzisiaj bieżące problemy? Prawne, które uderzają tak radykalnie w naszą wolność. To są problemy dotyczące wymogów sanitarnych, szczepień, wymogów sanitarnych związanych z maskami w szkołach, w szpitalach, w zakładach pracy. To jest kwestia kwarantanny SMS-owej, rzeczy zupełnie skandalicznej, która polega na tym, że poprzez wysłanie zanonimizowanego de facto SMS-a ktoś ma się czuć zobowiązany, pozbawiony wolności. Naprawdę nie widziałem jakiegoś lagu konstytucjonalistów w Polsce, którzy by ten sposób procedowania z podstawowym prawem ludzkim, prawem do wolności, żeby się z tym obeszli w sposób krytyczny. Po prostu siedzą cicho jako środowisko, ale na szczęście nie wszyscy prawnicy. Smutne to doświadczenie dla mnie osobiście, że rzeczywiście, tak jak mówiła Justyna, mieliście Państwo ten kordon sanitarny słynny, tam też prowadziłem kilkanaście procesów w przedmiocie tych zatrzymań wtedy podczas tej demonstracji. I przekonywaliśmy sądy. Początki wcale nie były optymistyczne. Optymistycznie zaczęło być wtedy, kiedy zaczęły się skarżyć również funkcjonariuszki strajku kobiet, że zostały potraktowane źle przez policję. I wtedy nagle do sędziów dotarła ta dość prosta prawda, że zamykanie ludzi, zatrzymywanie ludzi tylko dlatego, że byli na demonstracji, i to niekoniecznie wcale nielegalne, to chyba lekka przesada. I tak to wygląda, tak to działamy. My prawnicy w tym stowarzyszeniu dajemy pewne narzędzia, bo nie jesteśmy w stanie wszystkim indywidualnie pomóc.
jest tego za dużo, a nas po prostu prawników aktywnych jest niestety za mało. Ale jest to też pewna szansa dla wszystkich organizacji społecznych, dla wszystkich grup, które chcą działać. Zasadnicza część problemów, przed jakimi stoją ludzie, mając do czynienia z opresją sanitarną, w szkołach, w zakładach pracy, w szpitalach, może być załatwiona poprzez rozmowę w samej sprawie. Tutaj chodzi o kwestię nie tyle oceny prawnej, tylko od razu oceny, czy stać się na to, żeby walczyć z tym systemem, żeby podejmować środki prawne. Bo to nie jest tak, że ten system nie potrafi zadać rany. Potrafi zadać rany, tylko przypomnę, że wszystkie kary sanepidu za nieprzestrzeganie obostrzeń, niezależnie od ich bezprawności, one są natychmiast wymagane. Niezależnie od tego, czy państwo składacie odwołania, czy nie. Po prostu trzeba mieć tego świadomość i uczciwie ludzi informować. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś, kto ma problem z noszeniem maski, czy z tym, czy się czuje dyskryminowany, powiedzieć mu, tak, tak, to nie ma sensu, to jest niezgodne z prawem, to trzeba uświadomić, jakie są koszty walki. I to jest uświadomienie tych kosztów walki. To jest zadanie, przepraszam, że tak powiem, dla państwa w szerokim tego słowa znaczenia, wszystkich działaczy. Bo do nas, prawników, powinni trafiać ci, którzy rzeczywiście chcą takie działania realnie podejmować, biorąc na siebie ryzyko tych kosztów, które są z tym związane. No właśnie, ale jak to wygląda? No nie wygląda to pod naszacie póki co najlepiej. Trudno mi przekonać te wszystkie grupy, żeby wyrazić taką gotowość, my jako prawnicy na pewno bylibyśmy w stanie przeszkolić ludzi w taki sposób, żeby wiedzieli, jak z tymi ludźmi w pierwszej kolejności rozmawiać. Żeby rozpoznać to, czy chodzi tylko o kwestię ogólnej rozmowy, czy o podjęcie bardzo realnych działań ze świadomością ich ryzyka. No to jest ten cały problem. Jakie jest ryzyko? No to jest to właśnie ryzyko, że system może ukarać, a my będziemy musieli te kary odkręcać. Co jest możliwe? No taki mamy dzisiaj stan, szanowni państwo, że ludzi się zbyt łatwo zamyka do więzienia, zbyt łatwo karze się finansowo. Dzisiaj ludzie są zamykani na 3 miesiące tylko dlatego, że mówili jakieś rzeczy dyskusyjne na demonstracji. I bez wyroku się ich aresztuje na 3 miesiące. Nie wiadomo dlaczego, tak na końcu. W ogóle karanie kogoś za przedstawianie określonych myśli jest głęboko dyskusyjne. A bez wyroku sądowego w oparciu o decyzję sądu tak zwanego tymczasowego aresztowania, czyli przed uruchomieniem właściwego procesu, co spotkało organizatorów kontrowersyjnego eventu w Kaliszu, no już budzi zasadnicze wątpliwości. Niezależnie od tego, co sądzimy, co tam zostało powiedziane. A tak powiedziałem, za miesiąc ktoś przyjdzie i powie, tutaj siedzą wrogowie tego systemu stanowiący realne zagrożenie dla życia i ludzi. I co wtedy? No z tym się właśnie mierzymy. Więc, szanowni państwo, dla wszystkich, którzy mają możliwość funkcjonowania w zbiorowości, powtarzam, nawet niedużych, lokalnych, na stronie Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności w zakładce artykuły i opinie, w artykułach i w opiniach i we wzorach pisma tam obok, zobaczcie, znajdziecie część elementów, dzięki którym możecie uruchomić procedurę nakłuwania systemu. Po co my go mamy nakłuwać? Z dwóch przyczyn. Nakłuwamy po to, żeby im pokazać, że naruszają prawo. Żeby im uzmysłowić, że naruszają prawo. I przygotować ich do tego, że będą z tego wynikać określone konsekwencje prawne. Bo w zależności od tego, czy odpowiedzą, czy nie, jakiej treści idzie na odpowiedzi, to będą materiały pod procesy. Głównie pod procesy odszkodowawcze. Zadośćuczynienia. Uprzedzam z góry, że w polskim systemie prawnym niestety wykluczona jest możliwość składania tak zwanych pozwów grupowych, jeśli chodzi o rozszerzenia z tytułu ochrony dóbr osobistych, a do tego się to sprowadza tutaj rząd, a wsiada regulacjami rządowymi. Ci, którzy ten teren sanitarny wprowadzają w szkołach, w zakładach pracy, naruszają nasze podstawowe dobra osobiste z kodeksu cywilnego w postaci wolności i godności. Są setki przykładów
może nawet tysiące, jakby setki, to mówię o swoim osobistym doświadczeniu, że ludzie są dyskryminowani, że ludzie są stygmatyzowani z tego powodu, że są niezaszczepieni w zakładach pracy, bądź też nie noszą masek w tych zakładach pracy. Są wytykani palcami. No właśnie. Więc tutaj Państwo na tej stronie macie możliwość podjęcia, wzięcia narzędzi w swoje ręce, dostosowania ich do swojej sytuacji, podjęcia działań. I ci z Was, którzy czują się na siłach, mają określone zbiorowości wokół siebie ludzi, to powtarzam jeszcze raz. Zwróćcie się do nas, my takich liderów tych zbiorowości będziemy starali się przeszkolić właśnie po to, żeby do nas prawników stawiali już ludzie, którzy wymagają bardzo specjalistycznych działań i chcą, czasami po prostu muszą je podejmować. Natomiast zasadniczo chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, jakie są koszty. Koszty. To nie mówię o kosztach prawników, to też się pojawiają. Jeżeli idziemy do sądu, idziemy w długie procesy skomplikowane, działania prawne. Ale mówimy tu o kosztach, jakie się ponosi przez sam fakt, że się sprzeciwia decyzjom sanepidu, że się nie godzimy na decyzje sądów, które w wyrokach zaocznych, w wyrokach nakazowych, co jest zupełnie skandaliczne, każą nas na określone odmowy respektowania postanowień sanitarnych. Mam sporo problemów z tym związanych, że sędziowie w sądach karnych na tym niższym poziomie nie zawsze są skłonni do sceptycznego myślenia na temat regulacji, które są wprowadzane przez rząd. Sądy administracyjne orzekają dość pozytywnie, ale to trwa w sądach administracyjnych bardzo długo i niestety sądy administracyjne skupiają się na kwestiach uchybień takich czysto formalnych, zastrzegając się, że oczywiście pandemia jest, trzeba podobać środki, trzeba podobać zgodnie z prawem. Nie chcę tutaj wchodzić w niuanse ściśle prawne. To jest kwestie konstytucyjne, mówiłem o tym w piątek w Wrocławiu, na specjalnie dedykowanej temu prezentacji. Ale prawda jest taka, że nasza konstytucja daje nam bardzo dużo instrumentów ochrony naszych praw i kwestionowania pandemicznego bezprawia, z którym mamy do czynienia już 18 miesiąc. Pisałem o tym rok temu, piszę o tym do dzisiaj, że konstytucja została zawłaszczona przez określone grupy ideologiczne w tym kraju, natomiast w najważniejszych kwestiach, które dotyczą absolutnie już fundamentalnych praw, tak jak powiedziałem przed chwilą, chociażby pozbawiania wolności przez ten nieszczęsny, symboliczny SMS. Tutaj mamy ciszę. Jeśli chodzi o kwarantannę, sądy administracyjne orzekają dość pozytywnie, chodzi to na razie o kwarantannę graniczną. Jak będzie są kwarantanną SMS-ową, zobaczymy. Ale najważniejsze w tym wszystkim, i to wracam do jakby głównego motywu mojego wystąpienia i większości moich wystąpień publicznych, jest to, żebyście Państwo nie zostawiali nas jako osoby, które gdzieś tam mają jakąś rozpoznawalność, tylko żebyście sami się włączali w ten proces, żebyście zajmowali miejsce, które w tym procesie dla Was jest przeznaczone, jeżeli uważacie się za ludzi świadomych, jeżeli uważacie, że możemy tą rzeczywistość zmieniać. W szerokim znaczeniu to jest polityka, to prawda, ale też trzeba nadać i temu pojęciu trzeba nadać właściwy sens. Bo jak dzisiaj rozmawialiśmy o demokracji, o politykach, o zdrowiu, żyjemy w świecie, w czasie pojęć odwróconych. Te pojęcia zostały zupełnie wypaczone. Ich sens jest zupełnie wypaczony. Czy lekarz leczy dzisiaj? No właśnie. Niespecjalnie to wygląda. Czy profesorowie dzisiaj mówią logicznie, stosują logikę w swoich wywodach? Wygląda się Państwo media głównego nurtu. To są naukowcy, to jest rzekomo elita intelektualna. Wszystko jest odwrócone. Dzisiaj człowiek mniej wiedzy, w cudzysłowie wiedzy uniwersyteckiej, książkowej, ten ma większe szanse na
prowadzeniem zwykłych, logicznych ciągów myślowych. Przez to jest bliżej prawdy niż większość tej tak zwanej elity intelektualnej profesorskiej. To przecież wszyscy widzimy. No kto by się tego spodziewał jeszcze 50 lat temu? Troszkę było zachwycające wystąpienie tu pani Mirandy. Naprawdę, to jest pokolenie, krzyk młodego pokolenia, to jest krzyk w naszym kierunku. Pokolenia ludzi 40-50-60-letnich, bo to przecież my im ten świat de facto zgotowaliśmy. I dzisiaj, żeby ten proces odwrócić, skoro już na stylu tutaj się angażuję w te spotkania, powtarzam, uczestniczę w nich od wielu miesięcy i widzę, że jest tendencja wzrostowa, coraz więcej ludzi, coraz więcej nowych twarzy. Bardzo ważne jest podejmowanie tych konkretnych działań na poziomie lokalnym wokół siebie. Konkretnych działań. Jeżeli dzisiaj konkretnym działaniem, konkretnym problemem jest to, że tak ten terror sanitarny nas radzi, że ta krew cieknie jak z rany po ręce i mamy wąskie grono prawników, to próbujmy tak działać, żeby tą informację lepiej administrować, tą informację administrować naszymi kompetencjami, które mamy. W tym środowisku mamy ludzi o kompetencjach prawniczych bardzo wysokich, kompetencjach medycznych, kompetencjach ekonomicznych, ale chodzi o to, żeby całe to nasze szerokie środowisko też potrafiło te kompetencje odpowiednio wykorzystać. To jest miara świadomości. Prawdziwa miara świadomości to jest jakby umiejętność kierowania tego swojego otoczenia. No cóż nam z tego, że my powiemy, że my wiemy, że pandemia to jest oszustwo, że wiele rzeczy jest oszustwem, jak nie potrafimy jakby temu zaradzić w tym znaczeniu, że nie potrafimy pokazać alternatywy wokół siebie. To dotyczy też kwestii, tu była mowa chociażby o pieniądzu, o współzarze, o w ogóle kwestiach walutowych. Absolutnie fundamentalna kwestia dla każdego. Jeżeli chcemy ten świat zmienić, nie zmienimy go nigdy, jeżeli on będzie oparty na tak kreowaniu pieniądzu dłużnym jak obecnie. Musimy o tym wiedzieć. I proste przełożenie na naszą lokalność sprowadza się do tego, że jeżeli mówimy o pieniądzu lokalnym, to on musi być oparty na jakimś towarze. No wiadomo, że mamy do czynienia z żywnością. To jest podstawowa potrzeba człowieka, gdy żywności lokalnej mamy. Więc twórzmy lokalne schemy walutowe, barterowe, jakiekolwiek inne, z zaangażowaniem rolników ekologicznych. Jeżeli to będzie, to już będziemy tworzyć te zręby, będziemy się uczyć na małych rzeczach spraw, które mają wielkie znaczenie. Jeżeli tego nie zrobimy, to cały ten wielki proces zmian przejdzie troszkę obok nas, to tak powiedziałem. Klaus Schwab i ludzie, którzy za nim stoją, są symboliczną postacią. Wie, że tak dalej się nie da żyć w takim tempie nie da się rozwijać. I ma swój pomysł na zmianę. A my musimy mieć swój proces, pomysł na te zmiany. Swój. I ponieważ nie mamy tych instrumentów oddziaływania ideologicznego, marketingowego na wielką skalę, tylko musimy to robić od dołu, to dobrze, bo jeżeli to zrobimy oddolnie, to będzie to oparte na solidnym fundamencie. No bo co mają globaliści poza narzędziami przymusu i narzędziami ogłupiania, a my chcemy te narzędzia ogłupiania odebrać. A odbierzemy im wtedy, kiedy pokażemy, że realnie potrafimy wokół siebie działać. Czego Państwu życzę i dziękuję bardzo.